Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj podzielę się z wami swoim progresem na postaciach w związku z ostatnim weekendem. Dlatego, że jak wszyscy wiemy, ostatni weekend był naprawdę mocarny. Mieliśmy event Expa, event Golda, szczęśliwy dzień i to wszystko trwało przez 4 dni zamiast 3. Więc siłą rzeczy wszyscy zrobiliśmy tutaj potężne progresy na swoich postaciach. No i właśnie z racji tego, że ja śledzę ten codzienny progres na wszystkich swoich postaciach już od ponad tygodnia bodajże i wiem, ile tutaj zdobywam Expa, ile zdobywam Golda, no to uznałem, że taki odcinek może być bardzo, bardzo ciekawy, bo po prostu będziecie mogli się porównać do mnie. Na przykład jeżeli macie podobny level na swojej postaci, no to wtedy zobaczycie, że zdobyliście o wiele więcej tego expa albo o wiele mniej, będziecie mogli jakieś wnioski wyciągnąć, więc stwierdziłem, tak jak mówię, przynajmniej w mojej głowie tak to wyglądało, że ten odcinek wam się spodoba, a zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, możecie w sumie rozesłać kanał wśród jakichś tam znajomych, którzy również grają w Shakesa, bo brakuje nam zaledwie 30 subików do 19 tysięcy, więc może dzięki temu szybciej je wbijemy. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy jednym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, to już może bardziej pod koniec tego filmu, ile wy zdobyliście przez te 4 dni expa, ile zdobyliście golda. Możecie, tak jak mówię, porównać się do mojej postaci, możecie tutaj jakieś wnioski wyciągnąć, możecie się generalnie chwalić, ja to wszystko sobie chętnie poczytam. Dobra, i co? Chyba możemy zaczynać. Może na początku pokażę wam, jak w ogóle wygląda ta tabelka, o której mówię. Będziemy lecieć od lewej do prawej, tak jak tutaj mam postacie w tym oknie wybory postaci, czyli po prostu najpierw Maguś, potem Wojownik, potem Bard i na sam koniec będzie Zabójca. No i właśnie, zaczniemy od tego Maga. Na wstępie muszę wam powiedzieć, bo tak wygląda generalnie tabelka. Na wstępie muszę wam powiedzieć, że na każdej postaci leciałem full exp. Nie robiłem żadnej hybrydy, nie robiłem tak pół na pół, bo niektórzy na przykład w okolicach tego 450 levela, jak ja jestem na magu, no to już grali niektóre misje pod golda. Ja tutaj na każdej postaci leciałem full pod expa, żeby była jasność, bo myślę, że to jest bardzo istotne. No i właśnie, co do tej mojej tabelki, to wygląda ona w taki sposób. To, co nas interesuje najbardziej, to w sumie czwarta kolumna. Dlatego, że w czwartej kolumnie mamy ilość expa, którą zdobyłem danego dnia. Jak widzicie, mamy tu od 21 października na samym dole do 24 października, czyli po prostu te 4 dni eventów, tak jak mówiłem. No i tak jak mówię, czwarta kolumna, no to jest ilość expa zdobyta danego dnia. No i ostatnia kolumna to jest ile statystyk, czyli ile podstaw po prostu danego dnia nam wpadło. No więc można łatwo policzyć, że jak na przykład 24 października zdobyliśmy 135 podstaw, no to zarobiliśmy tego dnia około 1 350 000 000 golda, nie? Bo to jest dość istotne. No i jedyny minus tego to jest to, że na przykład, oczywiście mowa teraz o expie, to jest to, że zobaczcie, średnio na tym Magusiu zdobywaliśmy powiedzmy tak 315 000 000 expa dziennie, natomiast tutaj 21 października jeszcze nam do tego doszły książki z kalendarza, jak dobrze pamiętam, dlatego ta wartość jest troszeczkę zakłamana, no bo mamy około 100 000 000 expa więcej, bo tyle po prostu dostaliśmy z książek. Ja w ogóle o tym zapomniałem, ale potem to do mnie dotarło. No i właśnie, zobaczmy, jeżeli chodzi o tego Magusia, to przez te 4 dni eventu zdobyliśmy, powiedzmy, mamy 900, tutaj też dodamy sobie te 300, powiedzmy 15, no to będziemy mieli, no, niecały 1 300 000 000 expa, nie? Coś takiego, oczywiście tutaj nie licząc tej książki, czyli tych 100 000 000, no to możemy oczywiście bardzo łatwo to wszystko podliczyć, no ale tak czy inaczej jakiś tam niecały 1 300 000 000 expa wpadł z samej awki i z samych takich codziennych czynności, więc no jak na prawie 450 level uważam, że to jest naprawdę fajna ilość tego expa. No a przy okazji zobaczcie, ile nam wpadło statystyk. I tutaj też chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak ważne jest koło. Dlatego oczywiście w takie eventy, zwłaszcza w event Golda, dlatego, że zobaczcie, pierwszego dnia to koło w ogóle nam nie oddało, dlatego dostaliśmy zaledwie 118 podstaw, no czyli wiadomo, że zarobiliśmy tam około 1 180 000 000 golda, nie? Plus minus, dlatego, że chyba koło oddało nam z raz albo dwa razy tego dnia golda, natomiast później już to wyglądało lepiej, już tam dostawaliśmy po 4-5 razy dziennie, no i zobaczcie, że od razu jest różnica, bo z tych 118 statystyk wskoczyło nam na 139, potem mamy 144, no i potem mamy 140
35, nie? Więc generalnie 23 października najbardziej z tego co widzę to koło nam oddało, no ale tak czy inaczej tak po prostu te statystyki się prezentują. Dobra, więc tak wygląda Maguś, jeżeli ktoś chce to oczywiście sobie może zatrzymać, dokładnie prześledzić, no ale chyba nie ma co, tak jak widzicie level, na którym robiliśmy tą mawkę, no to najpierw był 447, no a potem 448, więc tak po prostu do takich postaci powiedzmy możecie to porównywać. Dobra, teraz lecimy dalej i teraz sobie lecimy na wojownika. Ja tutaj wam zamienię tą tabelkę, cyk. No i okej, teraz mamy tabelkę właśnie z naszego wojownika. Jak widzicie, na początku robiliśmy na levelu 383, no i potem na 384, no i tu już tego expa mamy zdecydowanie więcej. Mamy 430 milionów, potem 441, 434 i 425, czyli średnio 115, bym powiedział, coś takiego, 115 milionów expa dziennie więcej zdobywaliśmy aniżeli na Magusiu. Ktoś zapyta dlaczego? Oczywiście dlatego, że mamy słynny wykres expa i golda, no i wiemy, że teraz na wojowniku jesteśmy, można powiedzieć, w piku tego expa, zbliżamy się w zasadzie do tego piku, więc będziemy jeszcze dostawać najwięcej tego expa, no a na takim magu już jesteśmy dawno po tej górce, już sobie lecimy regularnie w dół, dlatego też tego expa dziennie dostawaliśmy tam o wiele mniej i właśnie na takim porównaniu dwóch postaci z takimi poziomami fajnie to widać, że faktycznie tak to wszystko działa. No i dobra, tutaj mamy oczywiście expa sporo. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, no to nie za wiele. Mamy 80 pierwszego dnia, potem 75, potem 86 i 81 tych podstaw, więc nie za dużo, no ale wiadomo, to jest jeszcze niski level. To się wszystko fajnie w czasie zamienia, dlatego że teraz tutaj dostajemy duże expa, a mało golda, no a potem nawet jak będziemy grać pod expa, to tego expa będzie mniej, no a będziemy dostawać więcej po prostu golda i więcej, co za tym idzie, statystyk, więc no tych statystyk akurat na wojowniku za dużo nie dostaliśmy. Dobra, chyba się nie muszę jakoś bardziej rozgadywać, to w ogóle będzie taki krótszy odcinek, no bo tak naprawdę wszystko widać, więc teraz możemy sobie polecieć na barda. Bard dość niski poziom w porównaniu do reszty naszych postaci i jak to tutaj na tym bardzie wyglądało. Cyk, mamy coś takiego. No i właśnie, jeżeli chodzi o barda, to chyba 21 zrobiłem dużo środowisk, więc tutaj należy brać poprawkę na to. W ogóle zobaczcie, że na wojowniku to wszystko było fajnie, tak podobnie, nie? Zbliżona była ta wartość expa do siebie każdego dnia, więc po prostu tam to wszystko, nic po prostu dodatkowego nie było chyba, ani nie było żadnych książek dodatkowych, ani nic takiego. Możemy jeszcze spojrzeć na tego wojownika przez chwilę, tak, dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że tak 430-435 to taka średnia i nie było żadnego odchyłu, żadnego dnia. No a tu na przykład na takim bardzie mamy pierwszego dnia dość duży odchył, bo mamy ponad 450 milionów expa, ale tak jak mówię, wtedy robiłem najprawdopodobniej dużo środowisk, bo zaczynał się ten event pupili, więc chciałem jak najbardziej te środowiska docisnąć, więc tyle zdobyliśmy pierwszego dnia. Drugiego 270, prawie 6 milionów expa, więc to już był chyba taki normalny dzień, że ja nic nie klikałem, żadnych środowisk. 23 chyba mi doszły jakieś środowiska albo kalendarz, no to zresztą widać. No i 24 mamy 292 miliony expa. No i to wszystko było na przedziale od 344 do 346 poziomu. Więc tak to się prezentuje. No to jest dość niski level jeszcze względem innych, więc aż tak tego fajnie nie widać. No a poza tym oczywiście wiadomo, tak jak mówię, jeszcze te środowiska dochodzą, jakieś tam inne rzeczy, więc no ciężko porównać, nie? No wydaje mi się, że tak średnio, no to powiedzmy, nie wiem, z 280 milionów expa dziennie by wpadało, no ale tu mamy strasznie duże odchyły, więc na podstawie tych 4 dni ciężko w ogóle cokolwiek sobie tu wywnioskować, nie? No i jeżeli chodzi o statystyki, to tak, pierwszego dnia mamy 88, nie wiem w sumie dlaczego aż tak dużo, bo to chyba w ogóle więcej niż na wojowniku, nie wiem czy ja jakiegoś golda nie trzymałem, ile na wojowniku mieliśmy, dokładnie, na wojowniku najwięcej 86, czyli tutaj gdzieś bardzo, bardzo dużo tego golda, nie wiem z czego to wynika, potem 74, 62 i 67, no to jak widzicie ten goldzik pomiędzy levelem 340 powiedzmy 5, a 300 tam około 85, nie różni się jakoś bardzo, no bo to wiadomo, że dopiero później zaczyna o wiele bardziej nam rosnąć. No i dobra, i teraz ostatnia postać, na jakiej chcę się skupić, no to jest Zabójca. Zabójca myślę, że jedna z ciekawszych postaci, pomijając maga, bo on ma już 432 level. No i spójrzmy, jak to tutaj u niego wyglądało.
I teraz tak, zobaczmy. Mamy pierwszego dnia 460 milionów expa. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że były tam jakieś książki w kalendarzu czy coś takiego. Drugiego dnia mamy 509 milionów expa i to też chyba wynika z książek, bo zwróćcie uwagę, chyba tutaj dostaliśmy w pierwszego dnia 100 milionów expa z tych książek, czyli byśmy mieli 360 milionów. No i potem dostaliśmy 150 milionów drugiego dnia, czyli nam o te 50 milionów wzrosło, no i mamy prawie 510. No i potem już normalnie 332 miliony i 335 milionów tego expa. Więc to można powiedzieć, że jest taka średnia. No i zwróćmy uwagę, że to jest na 430 poziomie, 431 około. No a teraz jak porównamy na przykład do takiego Magusia, no to mamy tego expa mniej, nie? No to tutaj już widać, że jak robimy generalnie codziennie tą mawkę, no to jednak codziennie tam kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt już milionów tego expa tracimy. To nie są jakieś duże wartości, biorąc pod uwagę, że aż 18 leveli różnicy, no ale tak czy inaczej widać gołym okiem, że zwłaszcza tutaj porównując te, powiedzmy, drugi, trzeci i czwarty dzień eventu, no i to porównując trzeci i czwarty, jeżeli chodzi o tego zabójcę, no to jednak tego expa zdobywamy zdecydowanie mniej na tym właśnie Magusiu, na tym wyższym levelu po prostu, więc to też fajnie widać. Tylko tu się zastanawiam, bo zobaczcie, skoro tutaj było 100 milionów expa z książek, no to byśmy dostali 300 pierwszego dnia oczywiście, bo wy nie widzicie jak ja pokazuję myszką, to byśmy dostali ze wszystkiego 360 milionów expa, gdzie na przykład trzeciego i czwartego dnia eventu tylko 330 około milionów tego expa, więc może po prostu jakieś misje czerwone się trafiły albo coś takiego, generalnie lepsze misje, no i z tego to wynika, bo też w ogóle jak nam się trafi jakaś misja czerwona na expa w trakcie takiego eventu, jaki mieliśmy ostatnio, no to to też jest totalny game changer. Dobra, jeżeli chodzi o statystyki na tym zabójcy, no to wyglądają tak. Pierwszego dnia dostałem z koła chyba 6 albo 7 razy golda na tym zabójcy, bo doskonale to pamiętam, więc jak widzicie wpadło nam pierwszego dnia 144 statystyki, 144 podstawy generalnie, także bardzo, bardzo dużo. No i potem mieliśmy już 129, 132 i 127, więc powiedzmy, że to już taka norma. Zawsze tam jakiś gold poleciał z tego koła, no ale już niestety nie leciało tyle, żeby tam, nie wiem, z 6 razy albo 7 i w górę, nie? Bo jak tak ktoś dostaje, powiedzmy, 7 razy tego golda i w górę, no to to już jest, uważam, bardzo fajny wynik w trakcie takiego eventu, jaki mieliśmy ostatnio. No i dobra, i tyle, jeżeli chodzi o te statystyki. Tak jak mówię, taki krótszy odcinek. Możecie się chwalić w komentarzach, ile wy zyskaliście, jeżeli to śledzicie. Jeżeli w ogóle ktoś jest ciekaw, jak to śledzić, to kilka dni temu, tam kilka odcinków dosłownie temu, nagrałem poradnik, jak po prostu na SF Toolsie sobie zrobić taką tabelkę, żeby mieć właśnie coś takiego naocznie, powiedzmy, pokazane i żebyście sami mogli sobie śledzić, jaki progres zrobiliście i w zasadzie robicie codziennie na swojej postaci. Także polecam sobie obejrzeć, kto nie widział. No i co, tak jak mówię, piszcie w komentarzach, jak to u was wyglądało, chwalcie się, chętnie to sobie poczytam, bo jednak ta gierka na późniejszym etapie, no, wymaga tego, żeby cieszyć się z jakichś małych rzeczy, z jakichś małych osiągnięć, żeby po prostu się tutaj nie poddawać, no bo wiadomo, że im później, tym jest mniej rzeczy tutaj do roboty, więc tak jak mówię, możecie się chwalić, oczywiście subskrybujcie z dzwonem, pamiętajcie o tym, pamiętajcie, żeby tego kciuka w górę zostawić, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, no i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!